There's irony for you. A man who spent his entire life trying to destroy the world, and now his son is the only one who can save it. Here I am coming to rescue him. The man who killed his father. Like I said, irony. I don't know. Maybe it's fate. It's been 3 years since I killed Wesker. I can't let this war follow me forever. After we rescue Jake, I'm turning in my gun. What? Wait a minute. It's about time someone took my place. I'd be honored if it was you. I don't think I'm ready for that. You made it this far, haven't you? All right. This is it! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Hast, a my jesteśmy w kolejnym odcinku w kooperacji z Resident Evil 6. Jest ze mną oczywiście Tula, witam wszystkich i powiedz mi, Tomek, czy to jest ostatnia misja przed nami? To jest ostatni rozdział tej kampanii, to nie brzmi pięknie. Jezus, jak się cieszę! Tylko mam do Ciebie informację. No? Nie będzie łatwo. Domyślam się, ale wiesz co, ja myślę, poczekaj, że to już pociągniemy do końca, co? To zależy, wiesz? To zależy, bo wszystko zależy od tego, ile razy zginiemy, jak długa jest ta kampania, bo, znaczy jak długi jest ten rozdział, bo no, do najkrótszych nie należy. Ale byłoby więc wszystko fajnie, wyjdzie w praniu. Się udało. Być może finał i ostatni boss będzie w następnym odcinku. Mhm, no dobra. I tu będzie ten kokon, nie? Znaczy, ty tylko zmierzasz do kokonu, Tak, ja ale... tylko do kokonu. Tak, tak. Jeszcze ci się zbrzydnieje ten kokon. To nic, ale to będzie świadczyło, że to już koniec. Teraz już znowu wiemy, jak Jake i Sherry się nagle uwolnili, nic to nic owąd. A, właśnie. Faktycznie... Aha. Warning, 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 fajne. To lecimy. Lat 70, dobra. Jak to się robiło? Aha, to i tak musimy iść. Ciemno tu. No, ciemno. O rany. O Boże. Nie może będziemy skakać znowu przez te... Tylko proszę cię, nie daj się zabić. Ale poczekaj, poczekaj! Co? Gdzie? Ja muszę iść dołem, a ty idziesz górą. Czyli? No bo tylko jedną osobę można przerzucić, a Chris jest zbyt ciężki, więc... Skacz! Chowaj się za przeszkodami i nie daj się zabić. Nie. Póki tam nie przybędę. Aaaa! Nie chcę! Nie chcę! Dobra, ja lecę jak najszybciej na dół. A ja mam musisz teraz mi tu... wyłączyć to śmigło, wiesz? Koło ciebie jest dźwignia gdzieś chyba. Czyli... Czekaj, to może ta kamera! Koło mnie jest jakieś śmigło, mówisz. Znaczy nie śmigło, ty masz tu dźwignię. Tam zaraz w miejscu, gdzie cię przerzuciłem. Tak? Tak. A tutaj... Czekaj, czekaj. Faktycznie. Nie. Jak to nie? Tu. No? Okay, it's off. O nie, już coś do mnie idzie, nie? Właśnie ja się postaram jak najszybciej tam dotrzeć, żebyśmy mogli we dwójkę. Ale jakby co, to ja mam tutaj być cały czas, tak? Tak, tak, ty jesteś na górze, ale ja się postaram i tak wyrolować, że ja teraz od dołu ich widzę, więc postaram się ich zestrzelić. Fuck, tak tego nie zrobimy. Co? Jeszcze jedną linię musisz tak... Serio? Gdzie on jest? Patrz, przesunęli mi kamerę i teraz nic nie wiem z tego. Dobra, załatwiłem tego przy działku. Ale gdzie ta dźwignia, Tomek? Tu, dobra, widzę. Super. Nie mów, że będzie jeszcze jedna... Wow, a mnie strzelił. Gdzie jadę? Gdzie jadę? Uuu, gdzie jadę? Okej. Przywróć zasilanie windy, aha. Oż kurde, powiem ci, że to będzie... ciężko tu. Leci jakaś poczwara do mnie, Tomek! Rozumiem. Ja nie mam nic do leczenia. Żeby nie było, ja też tutaj walczę. Cholera jasna. Zaraz do ciebie przyjadę windą, spokojnie. Chyba musisz do jakiejś windy dotrzeć, coś z tego co mówili. Nie! Cholera, nie wiem jak ci pomóc, bo... No jakie windy, do jakie windy! Czekaj. Nie, ja, dobra, spokojnie, ja do ciebie przyjadę. Oż kurde, tam zginę. Nie, nie zginiesz, nie zginiesz, wytrzymaj. Jestem w drodze. Dlaczego ja nie mam nic do leczenia? Jak to możliwe? No nie mam nic, cholera. No i po mnie. Kurde, jeszcze się przewracam. Biegnę tam. Biegnę. Fajnie, że akurat padłaś w takim miejscu, gdzie byłaś na uboczu. Nie, nie mam nic do leczenia. Masz coś do leczenia? Czekaj, mam spray. O, super. Dobra, to lecimy. Widzisz jak się zbiegło w czasie ładnie. O Boże święty. To... No! Tak tu jest! Cholera, nie mam amunicji. Wow, granatnika wzięłam. Gdzieś tu jest ten z wyrzutniem rakiet cały czas. Oczywiście niekończące się pociski, widzę go już. Na szczęście mają te swoje czerwone oczka. Teraz im pokażę. Albo i nie, bo oczywiście mój karabin nie ma takiego zasięgu. No co? Co? Tu jest, bo z konia to miałem wiedzieć. Gdzie oni są? Wszyscy? Wszyscy chyba. Teraz ja nie mam się czym leczyć, ale... Lecimy do windy, chodź. Czekaj, jeszcze jakaś amunicja, to jeszcze sobie to wezmę. Okej. I jestem z powrotem. O, i to znowu bez śmierci, patrz, coraz lepiej nam idzie. Tak. Tylko, że nie mamy nic do leczenia, nie? A, tutaj jest coś, jakieś przejście. Poczekaj, gdzie? Musimy szarpać znowu drzwiami. Jezusie. No. O, kwasowy, niezły, ej. O. Kwasowy. To tego miej. O, fuck. Coś tu mi migło przedtem. O, emblemat. I to w takim miejscu. Dobrze mi migło. Fuck, ile ich tu? Wow! What? Padłem trupem. Spoko, już, chwila. Chwila! Gdzie ty jesteś? Muszę bardziej uważać w tej kampanii, bo w takim trybie to ta nasza pasa się skończy. Ta. Ja tu jeszcze coś jest? O nie, nie. O, czemu to się zamknęło? To jest takie żałosne teraz z tym zaotwieraniem. Parówy! Dobra. Kleszcze brzmiało bardziej na rzeczy, ale parówy brzmi dosyć ciekawie. Chyba nikt tego tak nie nazwał. No bo ja jestem jedyna w swoim rodzaju. Dokładnie. Gdzie to strzela? Tam, z góry. A. Gin! Gincie poczwary. Oczywiście on ładuje w trakcie akcji, nie? Mój też! Lol. Nie. Jeszcze żyjesz! Odsuń się od tego, odsuń się od tego! Nie, nie strzelaj! Odsuń się, uciekaj! Nie! Nie. No to okej, wybuchniesz razem z nim. Coś ty. No dobra. To posłuch... Chamcie. Słuchaj mnie na drugi raz. No chciałam, ale... Wiesz co, poczekaj sekundę. Bo coś tu mam znowu, nie mam miejsca, nie? O, tu będzie walizka, wiesz? Z punktasami, a nie. O, granaty miałem w tym. No, poczekaj chwilkę. Jasne. Czekaj, ile ja mam tu tego... Boże, co ja mam tego wszystkiego tu tyle? Ja bym też tak chciał. Tak, tylko że... nie do końca to, co bym chciała, zaprowadzić mam. Po bonusy i punktasy. O, tutaj masz walizkę. Okej. A coś do leczenia tu było? Nie, u mnie nie. Cholerka. To niedobrze, bo nie mam nic. Wchodzisz do pokoju, a tam od razu do ciebie z rakietnicy sceluje, no nie. I to jeszcze no w takiej małej przestrzeni oczywiście. O, skrzynia. No właśnie, też myślałem. Ciemno tu. Ej! Zamknąłeś mi drzwi przed nosem. Tak. Są drzwi automatyczne. Coś włączyło? Uruchomiłeś silnik windy. Zasilanie. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. No, to idziemy. O, na razie cud, miód i orzeszki. To dopiero początek. O, shit. Jakoś tak dziwnie cicho. Tam jakaś drabinka. Tu mówisz? No. Dobrze. Ojej, już się boję. Punkt kontroli też w ogóle się boję. Nic dobrego nie wróży. O nie! Czekaj. Aha, czyli za 2 minuty się połączą śluzy, okej. A my musimy wytrzymać 2 minuty, tak? A tu już widzisz ilu ich? O, szlak. Fuck, co to? Kołkołny. Ada? Co? Jezu, co tam jest? O, szlak. Nie, na bank zginęła. Bo ja nie wiem, tak się czym zrobić. No ja też nie mam, jakby co? A? Gdzie są olbrzymy? Tam. Super. Nie, uciekaj. Myślę, że wezmę sobie jakąś inną. Tutaj Ada, nagrana wiadomość od Adi. Nie wiem, czy masz czas słuchać, ale ona coś... Jakiegoś bestie chce obudzić. Something tells me this new creation isn't a pillow. Pierce, can you get through to HQ? No, not unless we get topside. Uważaj. Staram się. Ja tu walę z granatnika. Ja to samo. Ładuj, że szybciej! Nie idę zginąć. Spoko. I co? Wszystko? No ile można tym kwasem go atakować? Odejdź. Okej, on już nie żyje. Nie? Dobra. 10 sekund zostało, może nam się uda. No. Tak. Najgorsi są ci z tymi snajperkami u góry, wiesz? Jeszcze 1,5 minuty! Ej, no to są jakieś jaja. Musimy poczekać, aż poziom ciśnienia się znormalizuje, wiesz? O, wow. Odejdź! Dobra. Ja tu ładuję w nich cały czas, w tych wielkich. Dobra, to ja się tymi małymi zajmę może. Dobra. O! Co się stało? Jestem niedaleko. Dobrze biegniesz, dobrze biegniesz. Szlak, bo ja wiesz, no, cały czas na końcówce na oparach jadę. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, bo to by było porażka. Teraz ładujesz, teraz ładujesz! No, u mnie to samo. Gdzie są ci snajperzy? No, poszedł. Dobra. Dobrze. Muszę być blisko ciebie na wypadek, gdyby, ale teraz to i tak bym zginął. Nie trafisz mnie, nie trafisz mnie. Nie! Nie, co mi robi? Nie! Co jest grane? Dlaczego ja to... O co chodzi? A ja nic nie mogę zrobić, Tomek. No nie, ja to samo mam. Po prostu ja bym w życiu nie przypuścił, że on... Że będzie jakaś scenka, że on mnie zabije. Myślałem, że do niego mogę strzelić, a on podbiegł, popchnął mnie, przewrócił i zastrzelił. Nie może być od początku. Musimy ten moment od nowa zrobić. To jest jeden z najtrudniejszych, moim zdaniem, osobiście momentów, jaki był. Po co się pchał? Znaczy, ja chciałem powiedzieć do ciebie, nie? Ale... Tyle z tego. No, a przynajmniej teraz mam pełne życie. Od nowa? No to teraz już wiemy, co robić. Najgorsi są ci snajperzy u góry, tak naprawdę. Wiesz co, ja zróbmy tak. Ja biorę granata, słuchaj. No. I na tych największych? Tak, a ty bierz te małe, no bo... Tam jest taki motyw, że jak nie pozwolimy im tych dźwigni przeciągać, to się ci najwięksi w ogóle nie pojawią. Coś ty? Także, no bo oni przecież ręcznie to uruchamiają. Dobra, no to ale zróbmy tak jak mówię, co? Spróbujmy, chociaż zobaczymy czy to... Ja będę tych małych rozwalać i postaram się snajperów z góry zestrzeliwać, bo to jest zaraza. Sporo obrażenia, no i od razu się przewracasz, nie? Tak. O, już się zaczyna, patrz. Od razu. Dobra, u góry skasowanie. Fuck, co mnie trafiło? Właśnie mówię, że snajperzy są najgorsi, nie? To bierz ich. Dobra, ja ich zmylę. Gdzieś tam polecał do tych wielkoludów! Chciałem ich zmylić. Nie zmylaj ich, ja ich tu załatwię. Nie przejmuj się tymi wielkimi. Ty bierz tych małych. Dobra. Serio? Co? Ci snajperzy mnie wykończą psychicznie. No patrz znowu! O, nie cierpię, jak jakiekolwiek stworzenie wykonuje na mnie jakiś stunlock. Wow. Skąd ta wyrzutnia? To ja. Bo akurat miałam ustawione i wiesz, tak w niego strzeliłam, nie? Aha. No ja tu czekam na tamtych. Nie, gdzie oni są? To dobrze, że ich nie ma, nie narzekaj. Właśnie teraz... Możemy pozbierać... O, coś słyszę? Coś słyszę? No, snajperzy byli u góry. Może ja na górę wejdę, będę mieć lepsze pozycje do strzału. No nie wiem. A ty też sama na dole. Nie. A ty mnie nie uzdrowisz w razie czego. No właśnie, to jest zły pomysł. Dobra, ten nie uruchomił dźwigni, super. Musimy tych dźwigni też pilnować, wiesz? Dobra. Kurde, co jest? Nikogo nie ma. To dobrze. Gdzieś z góry wali. Wiem, tylko. Dobra, panie. Ej. Żadnej dźwigni, żeby nie uruchomili. A, ci z zielonymi oczkami biegną do dźwigni. Jak pięknie ich rozróżnili. Coś tu we mnie... No strzelaj! Aha, ja nie mam... Czym to? Ja się dziwię. Ja ich rozwalę. Okej. Co? Nie ma takiego strzelania. Ty 20 sekund i nam się uda. No widzisz, jednak to było mądre, widzisz? Jeden tak, drugi tak. Chcieliśmy się podzielić. Ja, a ty co? Przecież to sam, ty! Świetnie. 5 sekund, chodź do drzwi bardziej. Dobra. Teraz już, bo zaraz będziemy musieli przejść. Yeah! No widzisz? Pięknie nam idzie. V. Jest. Cudnie. Nie lubię takich momentów. Doleję sobie herbaty i możemy biec dalej. Ja się też napiję. O! O, cześć! No to się doczekałaś swojego kochanego momentu. Jesteśmy coraz bliżej kokonu. Tak. See your father and you. How did you know? Wait, hold on a second. So you know him? Yeah, I did. But I'm the one that killed him. Suspects. It's you? That's right. Chris? Better release on that puppy. This is between me and... Jakiemu szczeniaczkowi? Co to ma być? Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. On był fajny. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down now! To ja już wiem, jak się ten kokon obudzi. Już tyle brzeszczeli, że... Jake, please stop. Put a bullet in your head. Put your gun down. Don't do this! Też masz bliznę teraz. No mam. Ale co to za bohater bez blizny? No. No i widzisz, no i ten wystrzał, całe te kłótnie, wrzaski, picki. Tak. No i wszystko się wali. Tak. O. Jej, mamy kokon. No. Wiem, że pewnie będzie ciężko, ale zbliżamy się do końca. Gdzie tam lecisz? Do panelu. Aha, czyli jak on się uwolni, to się stanie. Mhm. Czyli w zasadzie chyba będzie najgorszym bossem ze wszystkich. No myślę, że tak. Zresztą patrząc po rozmiarach jego... Właśnie miał to moment, biorąc pod uwagę tą wielkość, to... To nasze pukawki malutkie. Ja myślę, że musimy wziąć grę... Na tynki? Co ty na to? No... Jak robimy? Chcesz się rozdzielić, czy biegniemy do tego samego? Biegniemy do tego samego. Dobra, no, czyli po drugiej stronie. We gotta get out of here and warn HQ. Hurry! Over here! Co to jest? O, skrzynki. Tutaj będzie tego potrzeba. Amunicji no. Także. A sobie już w ogóle przeładuję wszystko. Teraz będą do nas ze wszystką strzelać. Tutaj mamy iść, tak? Tak, tak. Dobra, jak musiet, to musiet. No. Dobra, i teraz... Oczy dookoła głowy. Wesker deserved what he got. You did what was right. You kept this world safe. He was still his father. Fak, mam złą broń. Jednak myślałem, że to od razu będziemy, wiesz. Mhm. Bo jeszcze zaskakujemy na platformę, nie? Ty, oni tu z tyłu, Tomek, skaczą do nas. Wiem, też. To może jakoś się rozdzielimy. Jeden nie ma miejsca na... Amunicję? Widzisz, ile natargałeś? Zostaw go, ją! Spoko! Co ty, kurde, jesteś jakiś nieśmiertelny? about them if and when we get out of here. No, gin! Zdzirze. Czekaj, wiesz co, ja tu będę te tyły właśnie patrzeć, a ty tam. Okej. Okay. Ja szukam tych snajperów i... To szukaj, ja będę tu tył patrzeć. Bo oni jakoś tak tu dziwnie skaczą. Dobra, zmiana broni. Kurczę, z tej pozycji go nie trafię. Jest, dobra. Są dwa za nami. I nad nami ktoś do nas strzela. Okej. Ja już nic nie widzę tutaj. Punkty mi uciekły. No i tam punkty. A właśnie, że nie strzelisz. Załatwiłem tego z użytkiem rakiet, zanim się zdążył zorientować. Okay. No! No! O, fuck, teraz się zatrzymało, jak ładuję. Nie, tam to... O, tu są! Zostaw go! Fuck. Ej, ja nie mam nic do leczenia, Tomek. Będzie lipa. Nie będzie lipy. Ej, mamy coś do leczenia? Herbatę z lipy. Kurde, no nie mam nic. Staraj się być w ruchu, bo nie wiadomo. Ale nie mam się czym uleczyć! Już jesteśmy chyba na miejscu. Ej, poczekaj Tomek, ja mam z tego. Spraya, jak to się robiło? Na F. Cholera, jasna. Na F? No. Ale może nie używaj jeszcze. Okay. No. Teraz kto wie co się będzie działo. Ale ja mam ostatni kwadracik życia. Już teraz myślę, że to lepiej... ile masz kwadracików już nie będzie miało znaczenia w walce z nim. Dlaczego? To zginął od razu, nie? No tak. Niezależnie od tego, ile masz życia. Ja cię tak patnie. Lol, on jest po prostu... Paskuda. I Facebook. Sakra, wow, jaka łapa! Także... No. Szkoda, że nie spadł. W sensie całkiem się zabił. Got it from here. Let's go. Wait. Hey, we've got a job to finish. Tak, wy sobie idziemy, to spokojnie w dwójkę damy sobie chciałaś radę. Chciałaś, teraz uciekaj na górę po drabinie. Poczekaj! Ja jeszcze nic nie mam. Okej. Okay. O lol. Tomek, gdzie? Na spację. Boże, jaka kamera. Teraz będzie trochę dziwnie, ale chyba nie tak źle jak wtedy, żeśmy biegli. Ej, on jest koło mnie zaraz. I cały czas po prostu musisz mieć spację jakby przytrzymaną, bo inaczej nie nadążysz. Kamera będzie się tak ustawiała, żeby ci pokazać, jakby do ekranu będziesz stale biegła, więc w sumie jak przytrzymasz tylko spację i biegniesz w dół, no to sama się nakierujesz, nie? Ale... Mhm. Ale to nie będzie takie proste, bo to jest dosyć trudny moment. Oczywiście. Ale ja ci mówiłam, że ja mam resztkę życia i tylko jedna... Ale to nie ma znaczenia. Po prostu jakbyś miała pełne życie, to on i tak zniszczy platformę i tak spadnie, że co dzień. Także od razu na drabinę i wtedy zyskasz na czasie. Tutaj jest naprawdę bardzo ciężko. Tak raz pamiętam. I było źle. Było źle. To na pewno tego nie przejdziemy. Stale patrz, gdzie musimy biec jakby. I... O, dobra, i przytrzymujesz. Dobrze, dobrze. Najgorsze jest to, że czasami trzeba będzie wykonać... Ej, no i co? Tak? Już biegłeś cały czas. No ja nie wiem. I to nas tam na spacji. Na życie znowu jest zbugowane to miejsce, nie? No pierdolę. Chcemy teraz przechodzić 50 razy. Teraz od razu w lewo spróbuj, od razu się obrócić i na drabinę, żebyś skała na czasie. O! O, w ten sposób. Może to coś da. Nie wiem. Żebyśmy tu nie tracili, nie? Czemu oni razie... zawsze tak robią z tą kamerą? Powiedz ty mi. Może by ci ułatwić, że tak powiem. Tak, bardzo mi... Kurde, czemu się podszyłem? Ułatwią, strasznie. Dobra, leć. Czemu on się zatrzymał? Co jest? No teraz ja zginąłem. Tylko w jednym miejscu troszeczkę wolniej to zrobiłem. Kurde, już się boję, ile to będzie trwało. A myśmy nawet nie zaczęli biec do góry. Tam jest Musimy dwie pętle chyba, czy zrobić dookoła tego. Chyba żartujesz? Nie. Zajebiście ciężko. Captain, over here. Okay, pull me up. Właśnie na górę. Shit. Lecimy. That is one angry son of a bitch. Oh, ile to trwa? Releasing this thing must have been Ada's plan from the beginning. Jesus, the missiles were only a distraction then. Leć, jeszcze tylko trochę. I? Spacja. Jest na miejscu. Go dość. Not for long. Amunicja. Co ja mam w ogóle zrobić? Mam go pomijać tym pistoletem? No i nie trafiam! Dobra, potwór dostał migreny, choć się do głowy. A wiem, że migrena jest najsilniejsza! I ty nie pokonał. Także chyba wygrałem. O! Wdychaj psie. Chociaż daleko ci ze psa. No i? O, szybko poszło. Oczywiście wszystko się zaczyna zawalać. Zalewa w tym wodą. Trochę szkła, trochę wody. Soli i gotowe. Wypłyń. No, słyszycie co pod wodą na pewno. Okej. Ja chcę autozapis. Żądam autozapisu. Domagam się autozapisu. Zapisywanie. Dobra. No jesteśmy ponownie. Ja już nie mam siły, ale to chyba nawet nie jest początek. Teraz oczywiście musimy zapieprzać i biec. Zapieprzać i biec. Co się stało? Ciągamy się do góry. spacja, spacja, pamiętaj, bo tam możesz przyspieszyć to uciekanie. Staram się! O, dobrze nam idzie. O, i teraz tą rękę patrz. Aaaa, co? O, i biegnij do przodu, już tą rękę zestrzeliłem. Jak będziesz robić jakiś ślisk czy coś, to ci dam znać. No co tą kamerą obracają, dziadyni? No ja nie wiem, w ogóle to jest jakiś koszmar beznadziejny, gówno. Tu był ślisk, czemu nie mówiłeś? Znaczy, może byłaś tam później niż ja. O fuck, ręka! Dobra, ślisk. Po co ślisk? Znaczy w sumie, znaczy nie wypadek. Lecę. O fuck, co się dzieje? Nie! Co się dzieje? Spacja! Oooo, nie da się szybciej, co mam zrobić? Aha, ja tylko trzymam to, a ty musisz szybko wejść! Masakra. Już chyba. Tak. Punkt kontrolny, uuuu! Teraz to nasrali tych punktów, tak. A wcześniej to nie. Masz emblemat. Gdzie ty jesteś? Choroba mnie łapie od tej gry. Masakra, jakaś masa. Podobnie teraz, aczkolwiek... No ale to jest chociaż tyle, że można myszką obrócić, nie? No. Dobra, lecę. A tu teraz były ślizgi raczej. To się wszystko zamyka. Po co mi obracają? A teraz tyłem trzeba biec. Co? Uśwa. Teraz w stronę kamery biegniesz. Jaja chyba. Nie! Gówno! Jaki plaskacz! Co? Jaki plaskacz! Nie ma... Ej, no mówię, że tu nie będzie z tą kamerą! No ale teraz jest przynajmniej w jednym kierunku zawsze, albo to... Albo... Nie jest w jednym kierunku! Czyli biegniemy jakby do siebie, tak? W stronę kamery. Czyli S trzeba przytrzymać. No i tu nie ma żadnego... A, to lodzik! Zobaczysz. Spaduwa! Bestia. Aha, tu jest ślisk faktycznie. No. To się już zamykało. A, tu się dziadostwo obraca i teraz... Jak tylko na infoczęsie, to cały czas kamery. Ej, nie! I dupa, Tomek! Czemu dupa? Ja robiłam S i to nie ten, on nie biegł. Znaczy, w sensie intuicyjnie, patrz gdzie się kamera obraca i... No też tak się obróciłaś, ja go miałam do mnie i robiłam S i nie chciał. Nie wiem. Pytanie jeszcze, jak te bramy się zamykać? Tak jakbym chciał, czy tak jakbym nie chciał? Czy nie chcieli? Tu się niestety ta kamera badziewnie obraca. Biegniesz w bok bardziej niż tu. O, teraz bardziej. Nie, dobra. Leć. Nie da się, no. Z mojej perspektywy biegłaś jakby w korytarz, a nie w głąb korytarza, w sensie w ścianę troszeczkę. Co jest grane? Ty też to widzisz, co ja? No. To jest żywy przykład, że z tą grą jest coś nie tak. Halo? To zginął, czy nie zginął? Ja się zabiję. O! Teraz się zorientował. Pierce! Co to było w ogóle? Jasny gwint. Mamy piękne usprawiedliwienie. Że to nie jest nasze lamienie, tylko to jest po prostu... Capcom musiał dotrzymać terminów po prostu. I dobra, wydamy to, nie działa, ale... Dobra, leci do druku! No co? Co? O, prawie mi się nie prześlizgnął. No. Jeszcze bardziej... O! Dobrze, teraz biegniesz do... Ale on staje, zobacz, i on nie biegnie! O, fuck. Jakiś koszmar. Znowu to samo. Co to za piąstka uderza w ziemię? Cóż jest to? Co tu się dzieje? Ja to chcę przejść. Już w tym nie gram. Ja się zabiję. No co jest grane? O, nareszcie. Jezu. Jak się śmieję, bo już nie wiem co robić. Ja już nie cierpię tej animacji, ja już mam dość tej animacji, że on to otwiera, że on uderza. Ja wiem! Posuń się! Znaczy, ja nie wstrzymuję od razu, bo tego ci nie powiedziałem. Ja po prostu, zmieniam stopniowo jakby strzałki. Ale ja też zmieniam i co? O, dobrze ci idzie teraz. Nadążasz, Nie chcę ci nic mówić, ale ci dobrze idzie. Cicho! Wow, co się stało? Się! Dobiegliśmy. Fuck. Zostaw te teraz drzwi! W końcu zadziałało! Wybiję mu zaraz te oczy. Strzelaj! Te drzwi. Co teraz? Co jest? No! Świetne. Au, au. Jej, pięknie. No to jakby tak jestem uwięziona. O, to chyba jest koniec. O lol. Strzelaj, pluj, kop, cokolwiek! Ryś. O jest. A wiesz, że ty nie masz ręki? Serio? No, nie ma ręki. Przecież mu przyczasnął tym metalem całą rękę i on teraz się wyrwał. Także czołgaj się do tego, do czego masz się czołgać. Nie wiem, co tam masz robić. No Boże, w tym tempie, jak on się będzie czołgał... Ja nie muszę nic ciskać, wow, jaki przywilej. No a ja się czołgam i czołgam i czołgam. Może jeszcze nie zgnił, że jeszcze się zastanawia. Zjeść go, może go rozwalić o ziemię, albo go zgnieść. Masakra. Co ty robisz, co robisz? No on sobie chyba tą strzykawkę coś robi. Ja! Yeah! Dziabnął się. Co? Co, przepraszam, ja go będę musiała zabić. Nieźle, nie? Świetnie, po prostu. Strzelaj! Jesteś mutantem. Co na to? Co? Tak, przecież strzelasz błyskawicami, nie zauważyłaś? Nie. Jak się trzymasz na lewy, to masz taki silniejszy atak. Teraz nie atakuj. Chociaż teraz atakuj. Tomek! Tylko pamiętaj, że... Te pojedyncze strzały zużywają ci zdrowie, z tego co pamiętam. To jak? Biegniemy do tego panelu tutaj. Zostaw go na razie. Ale ja nic nie robię! Ciągle go atakujesz. No mówię, dobra, że mam strzelać. Tak, ja pozbieram troszkę amunicji, bo ty raczej broni nie użyjesz innej niż zmutowana ręka. No raczej nie. Dobra. Dobra, i teraz... coś trzeba wymyślić. Wow! Dobrze ci idzie, Fuck. Okej. Okay. Miałem jeden pocisk w karabinie. Aha. Na tych bokach on ma takie te... O, zajebiście. Szkoda, że nie był na dole teraz. To ja mam w niego strzelać, czy nie? Jak on jest w kokonie, to możesz go błyskawicami zaatakować. Tam potężnym atakiem, ale... Mhm. No. No, tylko my musimy to chyba tak jakoś zrobić, żeby on był na dole, jak się zmieni w kokon. Żebyśmy mogli coś kuku zrobić. To strzelać, czy nie? Teraz nie, poczekaj. Może się zastanówmy jeszcze... O, teraz wyszedł i teraz te bąble znowu będą w tył strzelać, tylko... Może niech on zejdzie na dół lepiej, no. Okej, złaź na dół kanalio. On się taki malutki zrobił, ej. Zauważyłeś? Wow. Tak naprawdę. Gdzie on ma te bąble? Z drugiej strony. O, zajebiście. Co ma teraz zrobić? Okej, i teraz do niego tym potężnym atakiem. No i z bliska teraz. O, i coś pewnie muszę wcisnąć. Tak. A, będziemy wiedzieli co robić. Chyba muszę mu 3 razy serduszko odbić. Chyba tak. No to prosty schemat. No i on tam włazi! Aha, bo on musi się zregenerować. To nie strzelać? Możesz, żeby się wyładować, bo teraz by się i tak nie ruszyła. Dobra. Czyli on musi być na dole, jak my niszczymy ostatnie te bąbelki. No złażesz, no! Wtedy musisz z bliska go tym potężnym atakiem załatwić. Dobra, no złaź. Dobra, złazi. Zostaw ją w pokoju. Nie. Jest, super. Dobra, zbliż się do niego najpierw. Ja jestem przy nim przecież. Całkiem blisko, no. I teraz ten potężny atak zaraz zrobisz. Teraz możesz. No przecież zrobiłam! Ale miałeś poczekać, aż się przemieni, no teraz. Poczekaj, bo on to najpierw tak ładuje głupio. Okej, ja znowu wyskakuję z nożem. I jeszcze tylko 3. raz i może po raz pierwszy w walce z tym bossem coś uda nam się za pierwszym. Tylko, że tutaj leżą jego odwłoki, ja nie mogę przez to przejść. Dobra, i teraz chyba po raz ostatni się zrobi. Poczekaj, ja muszę iść z drugiej strony, bo tak tego nie zrobimy. Jasne. Tak. O. Ja mam dobrą broń przy sobie teraz. Dobra. Złaź na dół kanału. Wow, czym on do mnie strzela? Jakimiś glutami. Eksplodującymi pewnie. Spoko. To... Co robi? No chce mnie zabić! Czekaj, teraz nie atakuj go, bo... Ale musiałam, bo by mnie zabił! Chcę, żeby zszedł na dół po prostu, nie? Tak, tylko że ja tam byłam, nie? Tak. Gdzie on jest? O fuck, dlaczego on ciągle na mnie skacze? Bo jesteś najbardziej do niego podobna. Jako Pierce mutant. Kurde, a czym ja mam teraz do niego strzelać, żeby to zniszczyć? Okay. Może ja spróbuję? Okay, dzieje. I teraz skup się, jeszcze nie wciskaj. Dopiero podbiegnij do niego, jak najbliżej. Co robisz? No strzelam teraz! Podbiegnij najpierw jak najbliżej. I teraz musisz 2. raz niestety. Teraz, no. Tylko zanim on się naładuje. I chyba ostatni cios. Punkt kontroli, wow! To chyba nie będzie ostatni. Wow, serducho! Spacja! Jezu! I znowu spacja! X-meni normalnie. I znowu! Jezus, ile tego! Powiedz, że koniec. Jest? Zdychaj. Nareszcie. O, usłuż się wreszcie, usłuż się! Leży. O, koniec. Tak. Koniec? Taką nadzieję. Powiedzę koniec. A co ze mną? Zmieniłaś trochę image. No tak troszeczkę. Nawet się tak bardzo nie zmieniłeś. As long as you... I don't want to hear it! We're both getting out of here. Right? Let's go. No! Ostatnia prosta. Mam się czym zrobić? Nie. To będzie śmieszne. To będzie śmieszne. Czemu? Bo nie mam życia. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Widzisz? Tak, tak, jestem za tobą teraz. Aha. Co? Dlaczego on to zamknął? Aha, dobra, jesteś. Przejmij. Aha, czyli te ściany musisz... Ty musisz je niszczyć chyba, tą błyskawicę. Lecimy! Nie, jak dawno tego nie było. Czy to jest na jakiś czas znowu, czy to... Oczywiście, znowu się zawala za nami. Czyli zaraz jak stoisz przed tą ścianą, to musisz z tymi błyskawicami zrobić. Teraz, no. Aha. Uśla, ta gra jest głupia. Czemu to sprawiło, że nie trafiłaś? Jeszcze raz próbuj. Ej, bo on się jakoś tak kupił. Dobrze, dobrze. Spacja, spacja. Co się stało? Nie walcz z nimi w ogóle, tylko biegnij. No ale Tomek, jak mam nie walczyć, jak... Świetnie. Tu będzie ślisko, prawdopodobnie. No, no, ale to już wiemy co robić. Najważniejsze jest to, żeby gra nie była głupia i żeby tobie się udało po pierwszym strzale zniszczyć tą ścianę. Bo potem widzisz ile się czasu traci, nie? Mhm. Okej. Okay. To jest jakiś koszmar. Ja to tworzę teraz. O, mikstur? Tu jest ziółko, wow. Czekaj, ty masz resztę życia czy nie? Aha, nie, on się po prostu jest teraz zmieniony, więc on cały czas będzie się tak turlać. No. Tak... Dobra, otwieram włas. Wiesz co to jest najgorsze? Że on się najpierw tak głupio musi naładować i dopiero strzelać. To nie masz, ty sobie wciskasz od razu. Czasu. Nie wiem. I to jest okropne właśnie. Bo przez to nie możemy tego zrobić szybko i sprawnie, tylko jest to opóźnienie okropne. Także z nimi nie walcz, tylko zaraz przy ścianie. Z nimi nie walcz, ale jak on na przykład mnie złapał centralnie, no tak? To co miałam zrobić? Tak, ja musiałam normalnie spacji używać i wszystko, żeby się, wiesz... Tylko ty za bardzo w rogu stałaś. O, teraz, teraz, teraz. No. Uwaga. Serio? No i co jest? On przyjął ten cios na siebie, ten potwór. Co ty gadasz? A da się to tym zwyczajnym atakiem zrobić? Nie wiem. Pojedynczym takim pikaniem. Spróbuję. Nie, bo ja zginę. A nie. Czyli innymi słowy musisz właśnie tego. Tylko musisz stać na środku najwyraźniej. W miarę możliwości oczywiście. Tu będzie kolejny. O, idziesz, idziesz. Tak, tylko że... Dlaczego ta kamera jest tak daleko? Ja teraz nic kompletnie nie widzę. Dobrze, i tutaj zrób to samo na środku. W stronę ściany. Okej. Okay. Chyba niech nam się uda teraz. Dobra. No i złapał mnie! Serio? Leć, leć, leć. Dobrze. To jest jakiś koszmar. Dlaczego to ta kamera jest tak daleko? Tu ostatni raz przed ścianą. Tylko nie zaatakuj mutanta, tylko... O, 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 o. Dobrze stoisz, dobrze stoisz. Ładuję się. Uch. Jest, 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 jest. Udało się. Masakra. Cud, miód. To był koszmar. Ta misja była tak popierdzielona, że to się po prostu w pale nie mieści. Ja jestem zmęczony dosłownie po tej misji. Ja nie wiem, kto ją wymyślił i kto... Chyba się naćpał zanim to zaprojektowali. Ktoś psychiczny po prostu. Co? Boże, no bo tak, no słuchaj, chciał, nie wiem, wprowadzić jakiś poziom trudności, cokolwiek, ale bez przesady, no, bez jaj. To tylko irytuje człowieka. Dokładnie. A to bieganie z tymi do przodu, do tyłu to jest koszmar, jakby myszką nie można było normalnie celu, wiesz, nakierowywać. Niech to się skończy. On wygląda jak ten. Kurde, ten zielony. Jezu. Hulk? Nie, nie, nie Hulk. Z Maski. Here we go, Pierce. We're getting out of here. No i dobrze. No co ty chcesz brać takiego... On cały czas wierzył, że go można uleczyć jeszcze. Jestem bohaterem! No. Piękny jest. I lipa. I dobrze. Mnie jest obojętne już. Nie. Że przepraszam, on żyje? Tak. Jak to żyje? Przecież go zabiliśmy. Nie ogarniam tego. A teraz mnie zgniecie i koniec. Ale kto mi pomógł? Tula! Ostatni zryw. O, jak ładnie. How nice, how beautiful. Mhm. No to uratowany. No. No i lipa. Tyle się starali i w końcu przeżył jeden. No właśnie, po co to było? I po co to było? A już po ciebie lecą. Skąd wiedzieli, że ty tu jesteś? Wiesz, komunikacja radiowa i tak telepatyczna dalej. Chyba. Koniec. Jej! O Boże. Boże, koniec. Koniec, aż się popłaczę ze szczęścia. To było po prostu... To była męczarnia. To był koszmar! Ja myślę, że tutaj nie ma co za dużo komentować. To jest najgorsza kampania, jaka była. Ja już teraz mogę to powiedzieć, bo jesteśmy za nią. Tomek mi tu mówił w trakcie, żebym nie mówiła, że jej tak nie lubię. Po prostu najgorsza kampania. Najgorsza, nienawidzę jej i nigdy więcej bym jej nie przechodziła. Szczęście, że nie zaczęliśmy nią, bo ja bym w to nie grała. No, to jest totalnie inny styl gry niż... To co w ogóle Resident Evil są reprezentuje. Co to ma w ogóle wspólnego z Resident Evil? No powiedz mi. Przecież to strzelanka i to jeszcze taka w najgorszym wydaniu normalnie. Zryta trochę. Koszmarne to sterowanie, to wszystko. Jeden wielki koszmar, non stop strzelanina. Plus, w zasadzie dwa jedyne plusy, jakie ja widzę, to to, że poznaliśmy sam wątek Chrisa i Pierce'a, a drugi jest taki, że znowu nam się uzupełniła fabuła. O pewne dokładnie, no to jest fajne. To jest fajne. Ale to jedyne. I może to, jak wyglądali bossowie, ale nie już jak się z nimi walczyło. Koszmar, to był po prostu koszmar. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Masakra, masakra. Ja szczerze nie mamy co dużo gadać, po prostu beznadziejna kampania i po prostu włączymy jeszcze... Mam nadzieję, że wam się podobała, mimo filmik końcowy, co? Tu będzie? Wiesz, ale on będzie bardzo, bardzo nieprędko, także ja mówię tak, za karę, że ta kampania była taka inna, nie puszczamy tego filmiku. Czemu? No, żeby ukarać kapką. No dobra. Nie puszczamy tego. To nie puszczamy. To tutaj kończymy, że docenicie nasze trudy, szczególnie moje. Myśmy tutaj z Tomkiem się i kłócili. Tula się poświęciła swoje życie, żeby uratować Chrisa. Tak, ale to było warto. No i zapraszamy na kampanię. Daram z Adą! Jeszcze nie mogę doczekać. Też nie mogę doczekać, będzie na pewno zajebiście, zwłaszcza, że po raz pierwszy ty w kampanii będziesz grała pierwszy skrypt. Będziesz główną postacią, także myślę, że szybko to przejdziemy. Myślę, że tak, że za jakieś 2 miesiące może się uda. Dobrze, my się z wami żegnamy i do usłyszenia w kampanii z Adą. Pa, pa! Pa, pa.